Od jakiegoś czasu w galerii na Ostrudzkim Zamku można podziwiać wystawę pod tytułem Muzyka baroku boliwijskich Indian. Wystawa ukazuje stroje, ukazuje obiekty sakralne, ukazuje również instrumenty muzyczne wykonane przez samych Indian z Boliwii i nie tylko z Boliwii. Na niecodzienną wystawę zapraszamy wszystkich chętnych od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 17. 20 lutego o godzinie 17 na zamku z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego zapraszamy na wspomnienia o dawnej Ostrudzie. Z tej samej okazji 22 lutego zaplanowana jest wycieczka pod tytułem Tajemnice Starej Ostrudy zakończona ogniskiem w Parku Kolica. 20 lutego Gimnazjum nr 2 zaprasza na spektakl poetycko-teatralny w wykonaniu grupy Iskra pod tytułem Holokaust Ucisz Serca do sali reprezentacyjnej Ostrudzkiego Zamku. 21 lutego Iławskie Centrum Kultury zaprasza na romantyczny koncert o miłości pod tytułem Portret Kobiety w wykonaniu zespołu Norolim. Impreza rozpocznie się o godzinie 18 w kinie Teatr. W tym samym miejscu 23 lutego odbędzie się koncert pod tytułem Spotkanie z muzyką poważną. W koncercie będą brać udział gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej. Impreza rozpocznie się o godzinie 18. 26 lutego o godzinie 15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie odbędzie się pokaz filmu o historii regionu pod tytułem Śladami Mazurów. Po projekcji zapraszamy na rozmowę z gościem specjalnym. 28 lutego o godzinie 18 na Dworcu Rzecz Jasna po raz kolejny odbędzie się wystawa. Zapraszam Państwa na otwarcie wystawy fotografii Katarzyny Zalewskiej pod tytułem Życie ulicy. No cóż, o wystawie w zasadzie nie ma co za dużo opowiadać, trzeba po prostu przyjść i obejrzeć. Wystawa będzie aż do końca marca. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty kulturalnej.